Zgodnie z naszym programem tych eventów, które dzieją się wokół serwisu Karnala, tych wydarzeń, tych niedziel z Karnalem, kolejna prelekcja. Dzisiaj przedstawiam Państwu Arkadiusza Koźniaka, który opowie nam o historii, o rozwoju, rozkwicie, o upadku szkoły górniczej. Bo myśląc, opowiadając o Karnalu, nie da się uciec od szkoły górniczej, z którą był związany, którą również której szefował. Zatem, panie Arkadiuszu, oddaję panu głos. Dzień dobry. Chciałem przedstawić Państwu historię, może nie jednej szkoły tak naprawdę, tylko ogólnie historię szkolnictwa górniczego zawodowego w naszym mieście. Z tą historią, wiadomo, stykamy się, mijając różne budynki, które się z tym wiążą, stykamy się z tym codziennie, natomiast tak naprawdę ogólnie, myślę, wśród mieszkańców wiedza na temat tego zagadnienia jest raczej niewielka i moja też była niezbyt duża. Natomiast zainteresował mnie ten temat. Ja prowadzę takiego hobbystycznego bloga, na którym staram się opisywać różne interesujące mnie zagadnienia z historii naszego miasta i ogólnie regionu. I kiedyś też postanowiłem opisać dzieje szkolnictwa, bo jest to bardzo ciekawy przypadek. Więc to, co dzisiaj przedstawię, jest to tekst, który umieściłem na blogu, natomiast potem postanowiłem go jeszcze troszeczkę wzbogacić o pewne wątki, które pierwotnie zostały pominięte. Starałem się też wybrać jak najciekawsze ilustracje żeby zobrazować temat. Jeszcze jedna taka zabawna historia. Wczoraj poprosiłem koleżankę, która jest, powiedzmy, działa w takich bardziej artystycznych rejonach. Poprosiłem ją, żeby przeczytała ten tekst, który przygotowałem na dzisiaj i wyraziła swoją opinię. I w pewnym momencie czytając, dziewczyna mówi: o, jak miło, ująłeś moją szkołę. Sztygarkę z Dąbrowy Górniczej, bo wspominam o niej w tekście, ponieważ jest to też jedna ze szkół, które działały, powiedzmy, w szeroko pojętej okolicy. Także nie przypuszczałem, że koleżanka akurat kształciła się w takiej szkole. Dobrze, więc zacznę. Tarnowskie Góry były najważniejszym, a przez długi czas jedynym na Górnym Śląsku ośrodkiem szkolenia kadr dla górnictwa. Tarnogórska Szkoła Górnicza miała raz górki, raz pod górkę, przetrwała jednak 142 lata, z czego ostatnie 20 lat, powiedzmy, można powiedzieć, na wygnaniu w Błyskowicach. Na ironię, początek końca szkoły i w ogóle szkolnictwa górniczego w naszym mieście nastąpił ledwie kilka lat po tym, jak szkoła przeżyła apogeum swojego rozkwitu, kształciła rekordową liczbę uczniów. Punktem zwrotnym była zmiana przynależności państwowej, po której wkrótce nastąpił podział szkoły na dwie części, polskojęzyczną i niemieckojęzyczną. Po pewnym czasie niemiecka część szkoły została zmuszona do wyprowadzki, przeprowadziła się do Błyskowic. Natomiast polska szkoła działała jeszcze do 1933 roku, kiedy to została zlikwidowana i w Katowicach otwarto nową szkołę górniczą. Od czego się zaczęło? Przejście całego niemal Śląska spod panowania Habsburgów pod panowanie Hohenzollernów stało się początkiem odrodzenia ożywionej działalności przemysłowej w regionie, co w szczególności dotyczyło górnictwa. Państwo Fryderyka Wielkiego bez wątpienia dysponowało pomysłem na Śląsk, kilkoma utalentowanymi wizjonerami oraz całą armią doświadczonych fachowców. Solidną podstawę i potężny impuls do rozwoju uzyskało śląskie górnictwo już kilka lat po zakończeniu ostatniej z wojen śląskich.
wraz z wejściem w życie w czerwcu 1769 roku prawa górniczego, czy mówi się na to ordynacja górnicza. Ona kompleksowo regulowała najważniejsze kwestie, powołano dla całego Śląska spółkę bracką, czyli Knapszaft i Kasę Ubogich oraz Królewski Wyższy Urząd Górniczy. Instytucje zaczęły działalność już 3 grudnia tego samego roku, a ulokowano je w posiadające już wtedy wielowiekowe tradycje górnicze dolnośląskiej miejscowości Reichenstein, przez Czechów zwanej Rychleby, tam obok jest pasmo górskie Rychlebskie Hory, dla której Polska Komisja Nazewnicza w 1946 roku wymyśliła nazwę Złoty Stok. I to już znamy. Twórcy prawa zatroszczyli się o źródła finansowania dla przewidzianych w ordynacji projektów społecznych. Każdy właściciel kopalni czy huty miał odprowadzać z całości dochodu podzielonego na 128 kupsów. 2 kupsy na spółkę bracką i kasę ubogich, 2 na fundusz utrzymujący szkoły i kościoły, 2 dla właściciela gruntu, natomiast pozostałe 122 to była część przedsiębiorcy. Edukacja na poziomie elementarnym. Szybko zdano sobie sprawę z faktu, że dla właściwego rozwoju konieczne będzie stworzenie na miejscu bazy wyszkolonych fachowców i że trzeba będzie to realizować kompleksowo od podstaw. Zaczęto więc od edukacji na poziomie elementarnym. Środki finansowe pozwalające na utworzenie pierwszych szkół ludowych wyasygnowała utworzona w 1769 roku spółka bracka, która przejęła od gwarów zadania socjalne oraz poszczególne kopalnie, które zadysponowały na ten cel środki z nadwyżek finansowych. Pierwszych kilka szkół powstało na Dolnym Śląsku, jako że na Śląsku Górnym w tym czasie górnictwo dopiero czekało na reaktywację po długim okresie stagnacji. Pieniędzy było oczywiście zbyt mało w stosunku do zamierzeń, ale i na to znalazła się rada. Wydany 29 października 1778 roku dekret wprowadzał dla każdego górnika 2 dodatkowe szychty w miesiącu, z których dochód trafiał na odpowiedni fundusz celowy spółki bratskiej. Celem nadrzędnym było dochowanie się w stosunkowo niedługim czasie pracowników wykształconych, rzetelnych i potrafiących czytać i pisać. Wszystko to oczywiście przy założeniu nieodpłatności tej nauki. 2 dekady później regulacje te zaczęły obowiązywać także na Górnym Śląsku, zaś w 1811 utworzono Śląską Główną Spółkę Bracką z siedzibą we Wrocławiu, która zasięgiem swego działania objęła cały obszar pruskiego Śląska. Szkoły ludowe pojawiły się wtedy w Strzybnicy, koło Tarnowskich Gór, w Królewskiej Hucie, w Gliwicach, w Ozimku oraz przy Hucie Kluczborskiej. Szkołom zapewniono infrastrukturę mieszkalną dla rodzin urzędników i nauczycieli. Do tych 5 szkół uczęszczało w 1811 roku w sumie 303 dzieci, zaś 170 dzieci uczyło się w 7 innych szkołach na terenie Górnego Śląska. W roku 1855 na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1854 roku rozdzielono Główną Spółkę Bracką na Dolnośląską z siedzibą w Waldenburgu, czyli obecnym Wałbrzychu, i Górnośląską z siedzibą w Tarnowskich Górach. Tarnogórska spółka rozpoczęła działalność z początkiem 1857 roku, a jej siedzibą był nowo wybudowany budynek przy ulicy Bytomskiej, też stosunkowo nowej wtedy. Później znacznie powiększony na przełomie lat 97-98 do postaci, jaką znamy doskonale obecnie. Zapomniałem przebijać slajdy. Tu mamy tą ustawę, o której była mowa, ordynację górniczą. To jest pomnik, który znajdował się w Parku Miejskim, pomnik poświęcony pamięci Fryderyka Wielkiego. Pokazuję go ze względu na to właśnie, że wznoszenie pomników wdzięczności było tutaj jak najbardziej uzasadnione w przypadku Tarnowskich Gór. Tutaj mamy znany nam wszystkim budynek spółki bratskiej, gdzie obecnie mieści się Komenda Policji Powiatowa, i z drugiej strony kopalnia Fryderyk. W
1888 roku finansowanie edukacji na tym poziomie przejęło państwo i ono od tej pory finansowało to. Pierwsza inkarnacja, tak nazwałem, szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. Znaczna część specjalistów górniczych na Górny Śląsk ściągnięta została ze szczycącego się wielowiekową tradycją wydobywczą Zagłębia w Górach Harcu. Niezwykła dynamika rozwoju przemysłu wydobywczego sprawiła, że zapotrzebowanie na fachowców wciąż rosło. Wkrótce więc konieczne stało się wykształcenie własnych specjalistów rekrutujących się spośród okolicznej młodzieży. Młodych górników oczywiście przyuczano do zawodu już wcześniej, ale było to szkolenie w małym stopniu usystematyzowane. Wyglądało tak, że najpierw młodzi, tak zwani chłopcy górniczy, poznać musieli od strony praktycznej wszystkie niezbędne prace realizowane w wyrobisku. Jeśli udało im się opanować tę wiedzę w wystarczającym stopniu, przydzielani byli doświadczonemu górnikowi w charakterze pomocnika. Ci więc, oprócz realizowania swoich zwykłych obowiązków, musieli troszczyć się dodatkowo o przekazanie wiedzy swoim uczniom. Nie otrzymywali jednakże za tę pracę żadnego wynagrodzenia. Zarządzeniem Wyższego Urzędu Górniczego z 6 stycznia 1803 roku powołano dwa ośrodki doskonalenia zawodowego, jeden w Tarnowskich Górach i jeden w Królewskiej Hucie, umożliwiając młodym górnikom pobieranie lekcji czytania, pisania i rachunków poza czasem pracy. Stanowiło to pewien ewenement w tej części Europy, bo w sąsiednich krajach wzięto się za tworzenie zawodowego szkolnictwa górniczego z prawdziwego zdarzenia znacznie później. Kształcąca niższy dozór kopalniany dla całego ówczesnego górnictwa galicyjskiego szkoła przy Państwowej Kopalni Soli w Wieliczce powstała dopiero w 1861 roku. Niższą szkołą górniczą w Dąbrowie Górniczej, czyli tą wspomnianą wcześniej Sztygarkę, założono w 1889 roku, zaś szkołę górniczą w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim utworzono w 1907. W Tarnowskich Górach, w Tarnogórskiej Szkole Górniczej zestaw przedmiotów nieco później został powiększony o lekcje kierunkowej matematyki, fizyki i mineralogii. W roku 1803 kształciło się w ten sposób w Tarnowskich Górach 12 uczniów. Lekcje w wymiarze 4 godzin tygodniowo odbywały się w budynku Urzędu Górniczego. Jako że jakiekolwiek wynagrodzenie dla nauczycieli pozostawało póki co w odległej perspektywie, kadra nauczycielska nie wykazywała szczególnego zapału do tej dodatkowej aktywności i już w 1805 roku nauczanie w Królewskiej Hucie zostało wstrzymane. Ale w Tarnowskich Górach regularność świadczenia usług edukacyjnych pozostawiała wiele do życzenia, a wkrótce z uwagi na działania wojenne fundusze dla szkół jeszcze bardziej ograniczono. W 1809 lekcje przeniosły się nawet do prywatnych mieszkań nauczycieli, a w 1811 cały ciężar edukowania młodzieży wziął na siebie jeden człowiek, nadsztygar Johann Strauch. Ten wyjątkowo oddany sprawie nauczyciel podzielił uczniów na dwie klasy, a jego zaangażowanie doprowadziło do widocznej poprawy jakości kształcenia. Fakt ten dostrzeżony został również przez Wyższy Urząd Górniczy. Wraz z nagłą śmiercią Strocha we wrześniu 1822 roku nauczanie w Tarnowskich Górach zostało wstrzymane, a w kolejnych latach odbywały się od czasu do czasu jedynie lekcje kreślenia i technik pomiarowych prowadzone dorywczo przez geodetę górniczego o nazwisku Ginę. Niestety pomimo różnych zabiegów z mojej strony nie udało mi się ustalić, jak pan Ginę miał na imię. Wspomniałem o wojnie, o działaniach wojennych. Wojna z 1806-1807 roku, jedna z wojen napoleońskich, tak zwanych, zakończona została niekorzystnym dla Prus i poniżającym je traktatem tygrzyckim. Dała się całemu państwu pruskiemu mocno we znaki, a przede wszystkim obnażyła zacofanie i słabość społeczno-polityczną i militarną monarchii Fryderyka Wilhelma IV, która nadzwyczaj łatwo uległa napoleońskiej Francji. Jasne stało się, że państwo desperacko potrzebuje głębokich reform i to zarówno w sferze społecznej, jak i ekonomicznej. Rolę reformatora wziął na swoje barki Heinrich Friedrich Karl von und zum Stein, który powołany został na stanowiska szefa pruskiego rządu 4 października 1807 roku. Reformy Steina
Pchnęły Prusy z feudalizmu na prostą drogę do kapitalizmu. Zniesiono różnice stanowe, zaprowadzono równość wobec prawa, nie naruszając przy tym oczywiście absolutnej władzy króla. Nie uchwalono konstytucji, nie ustanowiono parlamentu, ale zniesiono poddaństwo i podział na miasta wolne i prywatne. Uwłaszczono chłopów, przyznano mieszczanom prawo nabywania ziemi, wprowadzono swobodny obrót ziemią i równe uprawnienie Żydów, a do tego urząd starosty, czyli landrata, przekształcono w samodzielnego zarządcę powiatu. Wszystko dodało pruskiej gospodarce skrzydeł i legło u podstaw ożywienia gospodarczego w kraju, a w dalszej perspektywie umożliwiło odbudowę potęgi państwa pruskiego i odzyskanie kluczowej pozycji wśród państw niemieckich. Naprawa państwa miała na tyle istotny wpływ również na dobrobyt Tarnogórzan, że w roku 1862 na środku kończącego od strony zachodniej ulicę Wilhelma, czyli obecnie Piastowską, na Nowym Rynku, aktualnie plac Żwirki i Wigury, ustawiono monument upamiętniający byłego kanclerza, głównego, choć rzecz jasna nie jedynego autora odbudowy potęgi królestwa. Na jednej z pocztówek możemy zobaczyć dość ładnie widoczny tutaj ten monument w miejscu obecnego parkingu mniej więcej. Powojenne ożywienie gospodarcze w górnośląskim górnictwie spowodowało, że reorganizacja systemu szkolenia zawodowego stała się nieunikniona. Opracowaniem koncepcji kształcenia zajął się Rudolf von Karnal. O tym mówił już bardzo obszernie mój kolega. Karnal miał już gotową, powiedzmy, tą koncepcję i dobijał się do ministerstwa od pewnego czasu, jak pewnie Państwo pamiętają z tamtego wykładu. Można by powiedzieć, że w rzeczywistości Karnal opisał swoją koncepcję w trybie takim dość hobbystycznym, aby później w formie memoriału rozesłać do czynników decyzyjnych w stolicy. Miał szczęście, bo w odpowiedzi na memoriał z 1837 roku Ministerstwo Skarbu zgodziło się na finansowanie dwóch szkół – w Tarnowskich Górach i w Waldenbergu. Nauczanie miało odbywać się w dwóch klasach, z których niższa kształcić miała jedynie na stopień Sztygara. Do wyższej natomiast kierowani byliby wyróżniający się uczniowie tej pierwszej, przewidziani w przyszłości na urzędników nadzoru górniczego, nadsztygarów, mistrzów zmianowych, przysięgłych górniczych, dozorców kopalni, geodetów górniczych. Jako że ministerstwo przystało na tę propozycję, rozpoczęto więc wynajmowanie pomieszczeń i zakup niezbędnych przyborów. Szkoła otwarta została 28 stycznia 1839 roku. Stanowisko dyrektora objął mianowany w tym samym roku burmistrzem von Karnal. Lekcje odbywały się po pracy, popołudniami, 4 godziny przez 6 dni w tygodniu. Warunkiem przyjęcia do szkoły było przepracowanie w kopalni przynajmniej jednego roku. Wykładano górnictwo, petrografię, geometrię elementarną, miernictwo, kaligrafię, rachunki i rysunki. W 1840 roku wprowadzono dodatkowo naukę maszynoznawstwa. Deficyt wykwalifikowanych sztygarów był tymczasem tak wielki, że w latach 1840-42 konieczne było uruchomienie dodatkowej, specjalnej klasy. Uczniowie tej klasy zwolnieni byli z pracy przez 2 dni w tygodniu, kiedy to zajmowali się wyłącznie nauką. Zajęcia odbywały się w budynku udostępnionym przez Tarnogórską kopalnię Fryderyk. Na zdjęciu Rudolf von Karnal, na następnym zdjęciu jego dom, ale w formie już dość... To zdjęcie, myślę, zostało zrobione na pewno po roku 1939, bo widzimy to siedziba, dawna siedziba Szkoły Górniczej na Gliwickiej 25. Zdjęcie jest moje i pochodzi z dnia warków, dlatego możemy tutaj zobaczyć kolegów przebranych w stroje z epoki. Kiedy w 1844 roku Rudolf von Karnal przeniesiony został na stanowisko asesora w Wyższym Urzędzie Górniczym w Bonn, kształcenie znowu zaczęło szwankować. W grudniu 1850 roku naukę w szkole zawieszono do września następnego roku. Dopiero znaczne powiększenie środków finansowych wygospodarowanych z górnośląskiej kasy pomocy dla górnictwa węglowego
w 1854 roku pozwoliło na nowo uporządkować plan kształcenia i powiększyć liczbę uczniów. 10 października 1855 roku zakupiono wreszcie dla szkoły odrębny budynek. To obiekt znajdujący się właśnie pod adresem Gliwicka 25. Po przeprowadzeniu adaptacji obiektu do celów szkolnych 1 kwietnia 1857 roku otwarty został nowy kurs kształcenia z 42 uczniami. Od tego momentu uczniowie szkoły nie brali udziału w pracy kopalni, poświęcając się wyłącznie kształceniu. Tygodniowa liczba godzin została zwiększona do 48. Nauka w jednej klasie trwała 2 lata. Wprowadzono nowe przedmioty: fizykę, chemię, mineralogię z geognozją. Kolejny boom w górnośląskim górnictwie po roku 1870 sprawił, że konieczne stało się odejście i od tego modelu kształcenia, ale nie tylko to. Planowano podzielić naukę na 2 niezależne klasy, w których edukacja trwałaby po 1 roku, zaś warunkiem przyjęcia do szkoły uczynić posiadanie wykształcenia na poziomie elementarnym, czyli uzyskanie wcześniej promocji do szkoły średniej. Po długich negocjacjach z Wyższym Urzędem Górniczym ostatecznie zarzucono ten pomysł, ale zaostrzono za to warunek wstępny dotyczący wymaganego stażu pracy. Zatem od roku szkolnego 1874, by rozpocząć naukę, należało przepracować minimum 2 lata na kopalni, z czego przynajmniej pół roku jako górnik przodowy. Liczbę godzin nauki w tygodniu ustalono na poziomie 36. Ponadto zrezygnowano z przyznawania bezzwrotnych stypendiów, zamiast tego udzielano nieoprocentowanych pożyczek. Nie dotyczyło to jedynie uczniów będących pracownikami górnośląskich kopalń należących do państwa, dla których stypendia pozostały na dotychczasowych warunkach. W 1889 roku 20 uczniom przyznano pożyczki w wysokości 450 marek miesięcznie, a 150-markowe stypendia pobierało 10 uczniów. Zajęcia nie odbywały się jedynie przez miesiąc w okresie letnim i przez 14 dni ferii wielkanocnych. W wyniku reorganizacji od 1874 roku szkoła składała się z 2 klas, każda z kursem jednorocznym. Obie klasy były autonomiczne, klasa niższa była kursem przygotowawczym do klasy wyższej, ale jednocześnie pozwalała zakończyć naukę na tej klasie i objąć niższe funkcje w dozorze kopalni. Dlatego też program nauki klasy niższej przewidywał te same przedmioty, co w klasie wyższej. Program był obszerny, obejmował kilkanaście przedmiotów: język niemiecki, geografię, rachunki, geometrię, algebrę, fizykę, chemię, mineralogię, górnictwo, maszynoznawstwo, budownictwo, miernictwo, rysunki, rachunkowość kopalnianą. W klasie wyższej wykładano dodatkowo geognozję, mechanikę i ustawodawstwo. Utworzono ponadto klasy fachowe dla mierniczych i kierowników ruchu, ale po pewnym czasie je zlikwidowano. Rok 1892 przyniósł przeprowadzkę do nowego budynku szkoły przy Karlshoferstrasse. Dziś jest to budynek Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy skrzyżowaniu ulic Miarki i Legionów. Od 1874 roku aż do swojej śmierci w 1893 roku kierował szkołą dr Leopold Geisenheimer, urodzony w Köln ekspert górniczy, ceniony znawca tematu, a autor licznych publikacji naukowych. Szkoła jest dość dobrze obfotografowana. Jeśli chodzi o doktora Leopolda, możemy go zobaczyć. Wizerunek doktora oraz jego następcy, profesora Schwitala, znamy dość dobrze, bo jest to taka dość łatwa do znalezienia pocztówka okolicznościowa na 75-lecie istnienia tej, powiedzmy, inkarnacji szkoły. Stąd pochodzi to zdjęcie. Jeśli chodzi o doktora Geisenheimera, on był wspomina się, że był pochodzenia żydowskiego, pochodził właśnie z kolońskich Żydów. Jego następca, asesor Keller, dokonał podziału dotychczasowego 2-letniego kursu na 4 klasy półroczne, od najniższej 4 do najwyższej 1. Dla tak zorganizowanej szkoły ułożył też nowy plan nauki. Taka organizacja pozwalała na 2-krotne w ciągu roku przyjmowanie kandydatów i w ten sposób podwojenie liczby absolwentów. Dzięki temu stworzono możliwość szybkiego pokrycia zapotrzebowania kopalń na niższy dozór kopalniany.
którego brak górnictwu górnośląskiemu bardzo mocno doskwierał. W 1899 roku stanowisko dyrektora szkoły objął profesor Albrecht Spittal, światowej sławy naukowiec, autor wielu cenionych opracowań naukowych i podręczników z dziedziny m.in. mechaniki. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na specjalistów górniczych z początkiem roku szkolnego 1900 zwiększono ilość klas do 4, w 1910 do 5, a w 1918 do 6 klas. Odtąd do Tarnogórskiej Szkoły Górniczej uczęszczało blisko 200 uczniów. Tutaj mogą Państwo zobaczyć jedną okładkę jednej z publikacji doktora Geisenheimera, która jest dostępna do poczytania w wielu bibliotekach cyfrowych. Tu mamy profesora Schlittala, a tu wspomnianą przeze mnie pocztówkę okolicznościową, na której widać obu panów oraz budynek szkoły. Wiadomo, następnie był plebiscyt, działania wojenne, tak czy inaczej po plebiscycie Tarnowskie Góry przypadły w udziale tworzącemu się państwu polskiemu. Jeśli chodzi, początkowo działalność szkoły przebiegała dotychczasowym trybem. Poza tym, że profesor Schwittal zmuszony został do przeniesienia się do Wrocławia, a zastąpił go asesor Urzędu Górniczego Hans Fromm. Jednakże w styczniu 1924 roku nastąpił podział szkoły na część niemiecką, podlegającą Związkowi Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Gliwicach oraz część polską podporządkowaną Górnośląskiemu Związkowi Przemysłowców z siedzibą w Katowicach. 23 stycznia 1924 roku rozpoczęła się nauka w 4 klasach polskich i 3 niemieckich. Przy czym na kursy polskie zapisało się 104 uczniów, a na niemieckich pozostało 87. Prowadzenie lekcji w części polskojęzycznej było o tyle trudne, że uczniowie bardzo słabo władali językiem polskim i niejednokrotnie trzeba było lekcje powtarzać po niemiecku. Ponadto z braku stacji w mieście niemal wszyscy uczniowie mieszkali w swoich rodzinnych miejscowościach, nieraz bardzo oddalonych od szkoły. Problem rozwiązano dopiero w roku 1926, kiedy to otwarto internat na 40 osób wraz ze stołówką. Obie szkoły działały w tym samym budynku, ale tylko przez pół roku, do czasu, gdy polskie władze zarządziły, iż nauka ma się odbywać tylko w języku polskim. Kilka lat później polskie państwo całkowicie zlikwidowało szkołę górniczą w Tarnowskich Górach, a nową uruchomiło w Katowicach. Polską częścią od 1924 roku do jej zamknięcia w 1933 zarządzał inżynier Felix Piestrak. Piestrak to urodzony pod Rzeszowem i zawodowo związany do tej pory z Galicją inżynier górnik, absolwent Austriackiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Leoben, a w latach 1908 do 1913 i później od 1918 do 1923 dyrektor Państwowej Szkoły Górniczej w Bieliczce. Człowiek utalentowany, pracowity i wszechstronny, oprócz niewątpliwie ścisłego technicznego umysłu, obdarzony również uzdolnieniami natury humanistycznej. Według danych z 1931 roku w kopalniach podległych Polskiemu Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Katowicach pracowało 17 absolwentów Sztygarki, 22 Szkoły Bielickiej, 200 Akademii Górniczej w Krakowie i aż 751 absolwentów Szkoły Tarnogórskiej. Biorąc pod uwagę, że w latach 24-33 polską część podzielonej szkoły opuściło 331 absolwentów, zdecydowana większość zatrudnionych w górnictwie górnośląskim po polskiej stronie granicy musiała zostać wykształcona w placówce, że się tak wyrażę, oryginalnej, czyli z niemieckim językiem wykładowym. Ponieważ jednak pozostałe przy państwie niemieckim 14 kopalń musiało mieć szkołę górniczą, wykupiono zabudowania po zlikwidowanym Królewskim Seminarium Nauczycielskim w Pyskowicach. Obecnie jest to zespół szkół imienia Marii Konopnickiej, który widzimy na zdjęciu. I od grudnia 24 roku wznowiono działalność szkoły w nowej lokalizacji, choć na znacznie skromniejszą skalę. Szkoła przyjęta została w 1926 roku przez nowo utworzone Górnośląskie Towarzystwo Szkolnictwa Górniczego i do 1934 roku prowadzona była przez znanego geologa, dyrektora kilku kopalń należących do von Donnersmarków, doktora Arno von Oheim. Po nim do 1939 roku szkołą kierował profesor Marx, zaś ostatnim dyrektorem został inżynier Józef Mateusz.
Podczas II wojny światowej obszar górniczy objęty właściwością szkoły rozszerzył się ponownie na sporą część Górnego Śląska, a nawet Morawską Ostrawę. Utworzono placówki terenowe w Katowicach, Bytomiu i Orłowej na Śląsku Cieszyńskim. W planach było jeszcze uruchomienie szkoły inżynieryjnej w Bytomiu, ale zajęcie Pyskowic przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku ostatecznie zakończyło długą tradycję szkoły górniczej tarnogórskiej, choć w schyłkowym okresie również pyskowickiej. Ślady po szkole. Śladem po tarnogórskiej szkole są oczywiście dwa budynki, starszy przy ulicy Gliwickiej i nowszy przy ulicy Miarki, ale w odległym Bochum na ścianie Politechniki Górniczej znajduje się tablica o treści poświęca się pamięci wszystkim byłym nauczycielom i uczniom z Górnośląskiej Szkoły Górniczej Starnowskich Gór Pyskowic. Nie widziałem niestety w Bochum, byłem kilkakrotnie, choć nigdy na Politechnice, podaję informacje za Walentym Moszem. W Tarnowskich Górach natomiast fundatorzy tablicy pamiątkowej znajdującej się na ścianie budynku przy ulicy Miarki byli znacznie bardziej lakoniczni, ograniczając się do podania informacji, że w budynku tym mieściła się szkoła górnicza. To jest jeszcze odnaleziona właśnie, czy zapomniałem, może mnie Państwo poratują, przez kogo odnaleziona została ta tablica. Pan Gatys, właśnie. Muzeum w Pyskowicach. Więc postanowiłem też zamieścić, bo to też bardzo ciekawa sprawa. To są uczniowie, nazwiska uczniów szkoły, którzy polegli w I wojnie światowej. Uczniów i nauczycieli. Obecnie w budynku mieści się, jak już wspomniałem, i co zapewne wszyscy wiemy, technikum zwane gastronomikiem. Natomiast na pewno są tam elementy, które przypominają o przeszłości tego budynku i tu wybrałem akurat zrobione przeze mnie zdjęcie drzwi wejściowych do budynku. I to już wszystko. Dziękuję Panie Arkadiuszu. Może Państwo mają jeszcze także dziękuję. Serdecznie bardzo za wykład. To był mój pierwszy raz, więc proszę być wyrozumiałym. Być może Państwo mają jeszcze jakieś pytania do wygłoszonego referatu. Ja tylko chciałam może dodać, bo ta nasza szkoła tarnogórska była prawdziwą kuźnią też kadr, bo przecież wiemy o Winklerze, o Grundmanie, założyciela miasta Katowice. Sam profesor Slota, idąc tropem uczniów, którzy podarowali serwis Karnala, również potwierdził, że były to osoby, które zarządzały kopalniami w różnych miejscach w Europie, ale też i na świecie. Także właśnie z tej tarnogórskiej szkoły. Szanowni Państwo, ja może zapowiem kolejne spotkania, które się tutaj odbędą w ramach karnalowych niedziel, czy niedziel z karnalem. Kolejne odbędzie się 24 lutego. Chiny, Gisze i Bogucice, czyli Wielkie Koło Porcelanowej Historii. Znowuż wracamy do porcelany, już Państwo Gatysowie, już Gisze, już wspominali i Pani Irena Gatys już opowiadała o aspekcie porcelany w odniesieniu oczywiście do serwisu. Kolejny wykład będzie tutaj na ten temat. I 31 marca już będziemy się żegnać z serwisem Karnala. To będzie ostatnie wydarzenie. To będzie finisarz, który będzie trwał od godziny 12 do godziny 18. I różne, to tak jak mamy w czasie nocy muzealnej, różne eventy, które będą temu towarzyszyć. Liczę, że Państwo przybędą. Między innymi będziemy również śpiewali, będziemy zachęcali Państwa do śpiewu. Dlatego, że jeszcze nie wybrzmiał wspólnie tutaj, chociaż mieszkańcy tarnogórscy już śpiewali dzwoneczek tarnogórski, ale chciałabym, żeby on wybrzmiał również tutaj, tu pod tym renesansowym strofem, tak na pożegnanie, kiedy będziemy już musieli niestety ten serwis spakować
i odwieźć go do Bochum, a będziemy to robili z bardzo ciężkim bólem serca, że musimy go zwrócić. Jeszcze w międzyczasie będą się odbywały warsztaty malowania, czy właściwie powiem pisania, bo to pisakami, które są do porcelany, będziemy wykonywali kolejne filiżanki, już część z warsztatowych, z tych warsztatów, które się odbyły, część wybranych filiżanek zawisła na tej choince, która jest za mną, ale jeszcze takie warsztaty, dwa są przewidziane, także zachęcam, nie śledziłam, jak tam wygląda z liczbą, bo liczba jest ograniczona, ale były we wcześniejszych warsztatach i były to dzieci, ale też były to osoby, byli to słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc przekrój bardzo różny. No i widzieliśmy, że możemy się świetnie przy tym pisaniu na tej porcelanie fantastycznie bawić, ale tak naprawdę istotą tych warsztatów było to, żeby ten serwis, ta nasza Mona Lisa, i ja tak ciągle będę już teraz mówiła, już była tego sformułowana, że ta nasza lokalna Mona Lisa, ona powinna, tak naprawdę powinniśmy jako Tarnogórzanie mieć świadomość, że ją na chwilę obecną mamy tutaj, ten serwis, ten wyjątkowy serwis, i żeby Tarnogórzanie nie przegapili tego momentu, bo zostało nam jeszcze... Przepraszam, ale są też również na sali nie tak. Aha, no to przepraszam. Ja mówię, że Tarno... Czujemy się bardzo mocno dotknięci. To było, że powiem tak, panie Łukaszu, ma pan rację, ale mówię, że teraz tak. Dla Tarnogórzan to wręcz jest obowiązkiem i muszą to zobaczyć, ale ci, którzy nie są Tarnogórzanami, oczywiście, że liczymy i liczę na państwa obecność. To jest nieodmienne traktowanie, że wy musicie, a my możemy. Oczywiście. To już się pozdrawiam za to. Ja mówię... Żeby serwis zobaczyć, wyjątkowy serwis, fantastyczna ikonografia, ale a propos ikonografii, to też chciałabym jeszcze zapowiedzieć, dlatego że 5, i tu już zapraszam wszystkich, nie tylko Tarnogórzan, również tych, którzy nie mieszkają. Szanowni Państwo, 5 lutego spotkamy się jeszcze raz z Państwem Gatysami, dlatego że serwis kardynała fascynuje nas poprzez to, że zawiera ikonografię, prawda? Ta ikonografia jest dla nas fantastyczna. To ta połowa XIX wieku, 1844 rok, i mamy widoki Tarnowskich Gór i tych okolic, kopalń. Natomiast znowuż zaprezentujemy porcelanę, talerz porcelanowy z widokiem Tarnowskich Gór. Zachęcam na spotkanie, bo będzie to taka mini wernisaż, mini spotkanie, bo przecież nie będzie to tych obiektów wiele, bo będzie to tylko jeden obiekt. Zatem zachęcam, żeby 5 lutego o godzinie 18, to będzie wtorek, nie piątek, nie niedziela, to będzie wtorek, żeby Państwo przybyli, bo po raz kolejny pokażemy właśnie ikonografię, nie na pocztówkach, które też widzieliśmy, ale ponownie na porcelanie. Zatem myślę, że to też będzie bardzo ciekawe spotkanie. No i też zachęcam wszystkich obecnych na sali, wszystkich, żeby nabyć to miasto z porcelany. Ten maleńki katalożek, który wydaliśmy do serwisu Karnala, który ma taką kwintesencję tego, o czym pisał oczywiście profesor Slota, bo chcielibyśmy mieć to opracowanie. Myślę, że większość z Państwa miało w rękach publikację profesora Sloty, obszerne opracowanie. Aczkolwiek profesor Slota powiedział, kiedy pytaliśmy go, czy przetłumaczyć w całości tę książkę, powiedział nie, to chyba nie o to chodzi. Ci, którzy będą tak bardzo zainteresowani, będą i tak czytali w oryginale. Natomiast jeżeli to ma być dla szerszego ogółu, dla szerszego tutaj mieszkańców miasta i nie tylko, to myślę, że zainteresowanych, to warto to zrobić na zasadzie takiej kwintesencji. Oczywiście obszerniejsze niż to, co tutaj zawarliśmy. Katalog opracowany przez doktora Sebastiana Rosenbauma. Tekstowo tu wykorzystaliśmy oczywiście zdjęcia, które Bochum nam udostępniło, bo oczywiście na zdjęcia serwisu możemy je wykorzystywać w formie właśnie do publikacji, do reklamy, natomiast już nie w formie jakiejś komercyjnej, czyli poza tutaj w przypadku reklamy wystawy jak najbardziej. To z takich wydarzeń, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście są wydarzenia
niekoniecznie związane z górnictwem, bo i koncerty, na które zapraszam 10, 24 lutego, to też z takich w nadchodzącym miesiącu. Także serdecznie zapraszam i też nie wymieniam wszystkich imprez tych lutowych, bo też ich jest sporo i tak jak powiedziałam i piątkowych i o, to jeżeli teraz szybciutko jeszcze przypomniałam sobie 24 spotkanie z doktorem Jackiem Kurkiem, tu z kolei podążymy do X Muzeum i będziemy o tym muzeum opowiadać. Ostatnio mówiliśmy o Breuglu. Tym razem podążymy i Kunsthistorisches z muzeum, a 24 lutego podążymy do Amsterdamu. Zatem bądźcie Państwo z nami i wszyscy jesteście Państwo tutaj serdecznie przez nas witani. Macie się tutaj dobrze czuć, bo my jesteśmy dla Państwa i to taką służbę dla Państwa czynimy wszystkich, którzy do naszego muzeum pod ten renesansowy strop, pod barokowe sklepienie, czy do innych pomieszczeń tutaj zaglądają. Dziękuję Państwu.